Przynajmniej niech taka jest, bo zabraknie. Tak najpierw opowiem. Twój świętej pamięci wujek, który w czasie mojej konfirmacji, ale to jest zupełnie inna historia, więc jedliśmy rybę przy jednym stole i nagle on się zadławił. Przeklęte ości, uważajcie na nie, więc się zadławił i zaczął wymachiwać rękami i nogami. Na ciebie kawałek od ogona. Zaczął wymachiwać. Cały posiniał jak kark. Przewrócił kieliszek wina. Okropnie nas przestraszył. Jedni klepali go po plecach. Inni uderzali tu i tam. A on... On splunął bez cały stół. Całe jedzenie do wyrzucenia. Nas to bawiło. Jedliśmy potem sami na zewnątrz. W końcu to była moja konfirmacja. O! Splunął przez cały stół! Kiedy wreszcie szczęśliwie poczuł się lepiej, powiedział takim pełnym, radosnym, szczęśliwym głosem, a miał przepiękny bas. I nawet śpiewał w chórze amatorskim. O tym zresztą też znam całkiem niezłą historyjkę. Więc on wtedy powiedział... A jak smakuje ryba? Przecież ojciec opowiada. Dziękuję. Więc wtedy doszło. Ach nie, on wtedy powiedział. Dzieci, umarł, nie zadławiłem się na śmierć. A jedzenie i tak na budę się nadawało. Bardzo dobre. Fantastycznie opowiada. Ale ryby już do ust nie wezmę. No pewnie gęsi ryb nie jedzą, tylko sierpinę. Uważa, lubi pani romantyzm? Tak, bardzo. Zwłaszcza fajnego, ma taki śliczny profil. Umarł na zabieg rdzenia kręgowego. To okropna choroba. Brat wujka, starego Webera, też na to cierpiał. Nie można było słuchać, jak opowiadał. Potem cała noc nie przespała, więc na przykład opowiadał, że... Ależ tak to nie wypada. Co? O zabiku rdzenia. Jakubie, smakuje ci? No, bardzo. A dziś w nocy powinniśmy przecież spać. Na zdrowie, i zdrowie wszystkich. Przy takiej okazji. Co pani zdaniem nie wypada? Hans. I nam? Jak tu pięknie pachnie. Po prostu wspaniale. Pan młody odżałował pół butelki wody kolorowej. Ładnie, znakomicie. To prawda, że sami zrobiliście wszystkie meble, nawet szafę. Dosłownie wszystko. Mąż wymyślił, zaprojektował, kupił deski, wyheblował wszystko, a potem to sklejał. Naprawdę wszystko. I tam wiem, że to wygląda. Wygląda znakomicie i że znalazłeś na to czas. Pracowałem wieczorami, w południe, czasem w południe, ale najczęściej rano. Codziennie wstał o 5 i pracował. Kawał dobrej roboty. Wciąż powtarzałem, że kupię im też i meble, ale nie chciałem. Zupełnie jak Johannes Segler. On z kolei... To wszystko trzeba zrobić własnymi rękami. Potem pokażemy wam pozostałe meble i oby długo się trzymały. Dłużej niż pani i my wszyscy. Nie są z byle czego. Nawet klej sam gotował. Przecież do tego, co sprzedają w sklepach, trudno mieć większe zaufanie. To dobry pomysł. Człowiek się czuje bardziej zżyty z rzeczami. Lepiej też o nie dba. Też chciałbym, żebyś nasze meble sama zrobiła. Tak!